Cześć wam wszystkim. Witamy. Zostaliśmy zdesantowani dzisiaj do Feleczyna. Tam, auto nasze odjeżdża. Nie samo oczywiście, żeby nie było. Nie. To nie jest żadne auto z funkcją autonomicznej jazdy. Dzisiaj uderzamy z Feleczyna i będziemy szli w stronę Hali Łabowskiej albo Hali Pisanej. Zobaczymy jeszcze. Oprócz tego schodzimy albo do Piwnicznej, albo do Wierchomli, albo do Łomnicy. No jest tyle możliwości zejścia, że dopiero zdecydujemy na górze. Zobaczymy, ile będziemy mieć czasu. Ja dzisiaj z dużym plecakiem, śpiwory, hamak. Antek z plecakiem mniejszym, jedzeniowym. Jedzenie przygotowane, nie będziemy fiziować. Nie liczę na to, że grzyby jakiekolwiek znajdziemy. Tam za mną z tyłu jest rzecz tutaj wręcz wspaniała, tak zwana Pstrągowa Dolina. Pozdrawiamy Filipa Kądziołkę, który się tym opiekuje. W Pstrągowej Dolinie możecie kupić oprócz takich naszych sztandarowych ryb, czyli karpi, możecie kupić pstrąga, możecie kupić jesiotra, no i pstrąga wędzonego, no ale wcześniej trzeba się na pstrąga wędzonego zapisać, umówić. Natomiast ja polecam zdecydowanie jesiotry. Jeśli ktoś jest smakoszem ryb, to jak najbardziej. Jeszcze raz, Pstrągowa Dolina znajdziecie na Facebooku. Więc myślę, że nie będzie problemu, a my idziemy, już się obracam, w tamtym kierunku. W tamtym kierunku, tam za nami. Pokażemy po drodze rzecz dla nas wspaniałą i generalnie rzecz, która jest bardzo znana, czyli wiata w Feleczynie. Oprócz tego, no zresztą nie będę uprzedzał faktów. To jest dopiero początek. Co ciekawe, Antek już dzisiaj widział sarenkę. Tak. Tutaj przechodziła sobie sarenka. Pokaż sarenkę. Nawet ją złapał. Jest to taka sarenka. Także już jednego zwierzaka. Pokaż ją jeszcze raz. To jest sarenka, to jest Bambi zapewne. Z Doliny Roztoki, ale dzisiaj na Doliny Roztoki nie będziemy szli. W każdym razie już jedno zwierzę mamy zaliczone na plus, zwierzę leśne. Pozdrawiamy was serdecznie i idziemy dalej. Idziemy dalej. Na razie, trzymajcie się. Chwila przerwy, chwila odpoczynku. Chcemy sobie usiąść. Na razie nie wykorzystujemy karimaty do tego. Nie będziemy jej rozkładać. Antek po prostu układa nam tu gałęzie jedlinki. Nawet bym proponował tobie te gałęzie połamać i ułożyć, żeby takiego placka nie było dużego. Żeby to była mniejsza powierzchnia zdecydowanie. Antek poukłada liście jedlinki, które troszeczkę odizolują nas od ziemi, od śniegu, właściwie od lodu, bo tutaj śniegu aż tak dużo nie ma przy tym drzewku. Przy tym drzewku, bo jak obrócisz się w dół, to trochę tego śniegu. No trochę śniegu jest, no tutaj akurat korona nas pięknie odizolowała. Tu możesz połamać trochę jeszcze tej jedliny i zrobić gniazdko dla nas obydwóch. Na razie ty siadasz. Jest okej. Ja dołamię trochę tego. Przytrzymaj może. Okej. Telefon. To o, tak zrobiłem. Jakbyś szedł, to ja jeszcze to. Weź tak. Spróbuję ogarnąć. Tak, żeby to powierzchnia tak to mniej więcej wygląda. Dla nas dwóch. A może ja wstanę, jak to pokażę. Bo sobie palce rozciąłem akurat. O. Ale mamy plastry. Mamy plastry, mamy...
apteczkę chyba ogarniętą, tylko nie wiem gdzie. Tak to wygląda. No. A przed nami jeszcze ile? Do Hali Łabowskiej? No przed nami gdzieś jesteśmy w 1/3 trasy dopiero. No. Tak, bo tak naprawdę jak w Łabowcu gdzieś na tej wysokości się już zaczynał, przynajmniej się już się kończył asfalt, a zaczynała taka bardziej roślinność, w sensie liście były pełno na drodze itp. itd. Tak tutaj cały czas jest jeszcze asfalt. Dobra, pamiętamy, że nie śmiecimy w lesie, więc nawet takie papierki to nie wyrzucamy ich na ziemię. No my mamy dodatkowo, mamy jeszcze miejsca na śmieci. Więc my tu sobie poradzimy. Poleciało ci. Ale to zaraz. Widzę, dzięki. Tutaj mistrzowska herbatka w termosie. No tak, która nam daje powera wielkiego. No. I trzeba jeszcze trochę podejść. No niestety takie rzeczy się zdarzają przy... Źle. Niefortunnie złamałem to i się zrobiło. Nic takiego, ale... Lepiej sobie nie wybrudzić ciuchów. Naprawdę ładny jest krajobraz w ogóle. A śmieci mogą powędrować z powrotem do plecaka. Godzina jest 10:21. Wyszliśmy jakoś po 9:00 i w sumie... Tak mi się wydaje. Tak, jakoś po 9:00, bo jak zrobiliśmy ten wstęp nagrywkowy, no to jakoś tak mi się wydaje, że było to po 9:00. No i co? I wydaje mi się, że tam było, że 2,5 godziny jakoś będziemy szli. Więc no zobaczymy. No, ale, znaczy samego gdybyśmy tylko szli, tak? Natomiast my się jeszcze zatrzymujemy, tak? Tak, my będziemy się zatrzymywać, więc to jeszcze Antoni twoją bluzę chowam. Dobra. Antek się wyrozbierał z bluzy pod spodem. No, bo już było mega gorąco. To nam jest gorąco, ja też pod kurtką nie mam nic oprócz odzieży termicznej. A najgorsze jest teraz spocić się, tym bardziej, że jest chłodno. I tak, no, to... spocić się, a jeszcze w chłodzie, no to jest niezbyt bezpieczne dla zdrowia. W ogóle za nami idzie jeden człowiek, ale ogólnie to nie widzieliśmy praktycznie w ogóle ludzi, jedynie 3 rowerzystów. A tak to oprócz leśniczego nie widzieliśmy kompletnie nic. Ani ludzi, ani niestety żadnych zwierząt, ani grzybów. Chociaż nie na to się dzisiaj nastawiamy, żeby zobaczyć jakiekolwiek grzyby. Wydawało mi się, że widzieliśmy tropy wilka. Ale tak, jest to możliwe, że widzieliśmy tropy wilka, bo była to jednak za duża łapa jak na łapę zwykłego, większego psa. No i widzieliśmy jeszcze parę śladów. No chyba, że ktoś szedł z czeskim wilczakiem, no to... No tak. Dokładnie. Dobra, ja się pakuję i zaraz ruszamy. Dokładnie. Możemy jeszcze chwilę podejść. I w sumie... Chyba, że włożysz w selfie. Proszę? Chyba, że włożysz w selfie sticka. Nie. Nie trzeba. No. No jesteśmy
od hali Ławoskiej tak naprawdę dzieli nas 2,5 km. 2,5 km szlakiem do góry. Ale my zbaczamy ze szlaku, bo ten szlak zawija po prostu droga i ten szlak idzie. Skrócimy, tak naprawdę, skrócimy sobie troszeczkę. Troszeczkę. No ja myślę, że skrócimy 2 km. Myślę, że tak, bo to jest drogę. Także droga po prostu zrobi taki mega duży łuk. W sumie tak jak ci ludzie idą tam u góry. Dokładnie tak. Po prostu zrobił takiego ślimaka, a my przechodząc tam skrócimy... Łatwo nie będzie. Mamy przewyższenie około 100 metrów, około 110 metrów przewyższenia. No i idziemy powyżej, że tak powiem, butów, powyżej kostek idziemy w śniegu. To nawet na trasie. Tak nam nawet wyjdzie. Na trasie się jakieś 200 metrów wcześniej szło po kostki właśnie w śniegu. Dokładnie. No to na razie. No. No, zobaczymy. Przeżyjemy, zobaczymy. No trochę się zdyszałem. Ale z Antkiem robimy taki skrót. Jest całkiem w dół. Jest ślisko, ale idziemy koło drzew, żeby można się było przytrzymać czegokolwiek. Natomiast no śnieg jest tak Antkowi. Przysypuje. Idź kawałek do góry, to zobaczymy, jak to wygląda tam. Wiesz, ostrożnie, ostrożnie. Wychodzimy ostrożnie, w miarę. Ale jest stromo. Jest bardzo stromo. Za to 2 km skracamy, tak jak wcześniej powiedzieliśmy. Trzymajcie się. Nie będę zanudzał was naszym chodzeniem, ale tylko chciałem pokazać, jak tu jest. Hala Ławoska już będzie prawie w zasięgu, praktycznie w zasięgu naszym. Jakiś może kilometr zostanie. A chociaż tam mówiliśmy, że 2,5 km, tylko my tak idziemy trochę po skosie, więc nie wiem jak dokładnie. Na Hali Ławoskiej dłuższy przystanek z rozpaleniem grilla. Ja w plecaku mam małego grilla, to rozpalimy sobie. Jakąś herbatę się napijemy i jakieś mięcho u góry zjemy. No bo nic nie będziemy wygrzebywać, nie będziemy z siebie robić nie wiadomo figofago, jak mamy mięcho, bardzo dobry karczek, zapeklowany w domu wczoraj, więc zrobiłem pyszny, pyszny karczuś. Na razie, trzymajcie się. No, a więc doszliśmy już po, że tak powiem, po mojej męce, bo już naprawdę nie dawałem rady. Obróć się tam, zobacz jak tam jest, jaki jest ten krajobraz za tobą. Mega śniegu. Przeszliśmy, no, droga przez mękę, to było to podejście nasze, skrócenie drogi, ale skróciliśmy sobie. Może wyciszę na drugi telefon. No i... To było w sumie tak, że ostatnio jak tu robiliśmy nagrywkę, czyli taka cofka teraz 7 dni temu w niedzielę, było tutaj minimalnie 10 cm śniegu tutaj spadło od naszego ostatniego wyjścia. Tak jest, dokładnie. W ogóle ile tu jest ludzi teraz, nie wiem, to... Schronisko chyba otwarli. Czy coś? A może przez okienko sprzedają jakieś jedzenie? Może. Mniejsza z tym. Ale większość ludzi, no, jak zauważyliśmy teraz, jest tu z jabłuszkami i po prostu jak my ostatnio wyszliśmy, z tamtej strony nie pokażę, no bo ludzi będzie nie dać. A my ostatnio przyszliśmy... dzisiaj przyszliśmy tamtąd. Od strony Feleczyna. Same ostatni... Kilometr podejścia, ostatni kilometr podejścia od Feleczyna jest bardzo, bardzo łatwy, bardzo, bardzo spoko. Tak. Będziemy szli w kierunku Piwnicznej lub Łomnicy, zobaczymy gdzie zejdziemy.
gdzie nas oczy poprowadzą. Teraz będziemy robić sobie godzinną przerwę na to, żeby zjeść ten obiecany karczuś. Dokładnie. I rozpalić, mam grilla w plecaku. No i o tyle jest to fajne, że jak ostatnio się mega, naprawdę mega bałem, że nas ciemność zastanie, dzisiaj jesteśmy ubezpieczeni i mamy ze sobą czołówki, więc... Zabezpieczeni. Zabezpieczeni. A ubezpieczeni też jesteśmy. Na wypadek, jakbyśmy się sturlali po tym śniegu, no. Zamierzamy też troszeczkę spotkamy chodzić. Tymczasem, borym lasem. Zaczynam... w sumie zaczynamy rozpalać grilla. Tak, mamy takiego, przenośnego grilla. Jest już podpałka w sumie naturalna, załatwiona. Oczywiście nie stanę tylko z wcześniejszych dni. Mam w ręce krzesiwo i teraz... Będziesz próbował rozpalić. To próbujemy, zobaczymy co to panu Antoniemu... A spróbuj od góry, spróbuj wyżej i rzucić po prostu iskry na to. Jeśli ci się nie uda, to ja spróbuję. A czekaj, spróbuję tak. Tak tylko, żeby nie, wiesz... A przytrzymasz kamerę, ja spróbuję rozpalić. No spróbuj. Ja pokażę może ci, tobie, jakim sposobem będzie najłatwiej. Oczywiście tutaj do krzesiwo to kiedyś na Włoś zbieraliśmy i mamy korę brzozy. Nazbierano jeszcze w Nowym Sączu. Faktycznie to krzesiwo jest tu zagięte i wcale nie jest... Jest coraz więcej iskry już na dom. Jest po prostu krzesiwo tutaj na tym na kolanku. Udało się, jest. Udało się, tutaj jest jedlinka. Niestety na niej jest troszkę śniegu i zanim ten śnieg się roztopi, chwilkę minie, ale i zanim zacznie się palić, ale... Jest szansa, że tamto, co nazbieraliśmy po drodze, suche rzeczy, one nam tu dadzą ognia. Jak one nam dadzą ognia, to już mamy wszystko załatwione. Powinny dać. Wstawiam się w rolę operatora teraz. Skoro tak mówisz, Watsonie, można przejść. To teraz ty się baw, bo ja znowu będę miał tak głupotkę było. Zrobię i zrobię sobie ten i zrobię sobie znowu krzywdę. Przygasło czy nie? Nie wiem. Jak było przed chwilą. Dużo ludzi. Ja myślę, że się rozpali. Ale patrzcie, byli ludzie i nagle zniknęli wszyscy. No. Tak jakby się wszyscy umówili, że o tej godzinie wychodzimy, nie? Ja ci mówię, że mi się wydaje, że to było coś jakieś takie bardziej... Może PTTK coś się organizowało, może co? A możliwe, możliwe, bo widziałeś, że był goprowiec z nimi. No był. To może nie. Faktycznie to... No nie wiadomo w sumie, no bo tak nagle... Ale jaka panorama, jaki ten, jakie widoki tutaj. Teraz możesz tam pokazać, bo wcześniej byli ludzie i nie chciałem też pokazywać, ale... Przygasło. To zaraz rozpalimy. A weź drugie krzesiwo z drugiej kieszeni i spróbuj rozpalić.
No niestety nie udało nam się rozpalić. Wszystko zamarznięte, nie ma ani krzty drewienka. Mogliśmy nazbierać tego drewna na dole faktycznie. Nie zrobiliśmy tego, więc trochę cierpimy. Nie było karczku, ale mamy jeszcze kanapki zrobione. Właściwie mamy tortille z warzywami, z szynką i serem białym. Oprócz tego, co mamy do jedzenia dobrego. Same dobre rzeczy. Bakalie, banany. Bakalie, banany, także przeżyć przeżyjemy. Dokładnie. Dlatego chcemy wam po prostu powiedzieć, zaznaczyć, że oprócz, że nawet jeśli jesteście pewni, że to ognisko wam się uda, czy rozpalić grilla, no to czasami bywa tak, że niestety nie. Krzesiwa swoją drogą już wyrobione też nie dały rady, ale faktycznie mokro i zamarznięte jest to wszystko. Nawet nie ma gdzie pozyskać drewna tak naprawdę, co widać za mną. Wszystko są, każda gałąź jest zamrożona, więc trzeba by było, moglibyśmy to pozyskać po prostu na samym dole. Mieliśmy mieć pewnie jedno, jak za, nie wiem, za tydzień napadało tyle śniegu po prostu. W sensie musiał tutaj ewidentnie padać dzień. My jesteśmy ponad 1000 metrów albo około 1000 metrów, więc ja myślę, że jak były takie pochmurne dni, opady, to wystarczyło całą noc, żeby padało i dosypało, bo najzwyczajniej w świecie, nie? Ale widzisz, jest trochę puch, trochę ubity, czyli... Dokładnie tak. No nic, no mówię, nie udało się, idziemy dalej. Brzózek nie ma niestety w okolicy. Gdyby były brzozy, to by brzozy nas uratowały zdecydowanie. Widzimy się na dole, albo w Łomnicy, albo w Piwnicznej. Do zobaczenia, pa. Chaty na szlaku do Łomnicy. O. No i to już takie zapadające się. Widać, że tu nikogo dawno nie było. Jeszcze jakieś stare łóżko, chyba już pocięte przez myszy. Na dobrą sprawę to można by było się tu przespać. Jest cieplej znacznie. A tu strop jest taki, nawet wyżej, ale żeby mieć pewność, że tu się człowiek, że tu człowiekowi się nie zapadnie nic. No. Są pewnie chaty pastelskie. W środku. To jest jakiś przedsionek, a tam dalej nie wiadomo, co jest. Nawet nie próbuję wchodzić, bo jest zamknięte. On tutaj też. Do góry by można było się wstermać i zobaczyć, co tam jest. Ale nie próbuję, bo to już jest wszystko przegnite. Jakieś ptaki tu gniazdo sobie zrobiły. Idziemy dalej z Antkiem. Antek gdzieś tam odpoczywa sobie. Nawet go dobrze nie widzę. Gdzieś mi zniknął. Jest synek. Siedzi sobie zmęczony. Niestety. Idziemy dalej. Idziemy do Łomnicy. Nie wiem. Raczej nie zejdziemy do Piwnicznej. Cześć. Już końcówka. Zejście na dół jest wyjątkowo nieprzyjemne. Schodzimy do Łomnicy. Tak jak powiedzieliśmy. No i Antek już ledwo zipie. Tu gdzieś siedzi Antoś. Gdzie jesteś, Antoś? Tu jesteś. Chyba ci kamera nie łapie. Ja trochę tą kamerę przesłoniłem niestety. Już schodzimy na czołówce. Jednej, drugą Antek na wszelki wypadek ma, jakby w tej się bateria wyczerpała. No jest bardzo, bardzo stromo, a ścieżki są niezwykle śliskie i niebezpieczne. Także jakby ktoś się wybierał
z Hali Łaboskiej w stronę Łomnicy, a nie zna tego szlaku, to ja raczej bym odradzał. Jeśli chcecie, to Feleczyn, wyjście z Feleczyna, z Łabowca albo z Uchrynia i powrót na w te same miejsca, w te same miejscówki. Na dole czekamy na transport. Nie będziemy jechać transportem publicznym, tylko przyjedzie po nas mamusia, Antosia, żonka i jedziemy do domu. Nawet nie wiem, czy nam się chce nagrywkę ostatnio robić, bo ja już jestem zmordowany. Nie wiem. Równie dobrze mógłbym się położyć tu spać i spać do rana. Dobra, na razie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, abyście sobie nóg nie połamali na szlakach i do zobaczyska. Nie, to wam muszę wam to na koniec pokazać. Co? Antek idzie tutaj w ciemnicy. Ja go trochę próbuję oświetlić. Już jesteśmy na drodze, a tu jest strumyczek, który przechodziliśmy przed chwileczką. No niestety moja lampa nie sięga tak aż daleko, żeby wam pokazać dokładnie. Jest lodowisko już teraz. Dosłownie lodowisko. Mróz tak chycił, że pijemy już przymrożoną wodę. Z kawałkami lodu. I teraz już naprawdę was żegnamy, bo później to nie będzie jak nas nagrać. Trzymajcie się.